Może nie umie pozować, jest w ciągłym ruchu, a Henryk Baranowski, jak nikt inny, potrafił oddać jego piękno, a także pracę rybaków, marynarzy i portowców. W ciągu swojego intensywnego, pracowitego życia nie rozstawał się z paletą. Ciągle mam przed oczami tatę przy sztaludze, a moje dzieciństwo dosłownie pachniało farbami. Malował wszędzie, w domu, w pracy i w plenerze. Każde miejsce mogło przynieść inspirację, stąd tak wiele rysunków, szkiców i obrazów z podróży. Henryk Baranowski miał niezwykły talent i niespożytą energię. Kochał życie i swoje ukochane miasto Gdynię. To dla mnie niezwykle wzruszający moment widzieć dziś Państwa i wiedzieć, że Gdynia i Gdynianie mają go w swoich sercach i będą zawsze o nim pamiętać. Jesteśmy dzisiaj tutaj na placu Henryka Baranowskiego. Ten plac otrzymał oczywiście nazwę uchwałą Rady Miasta, która była podjęta 8 lutego w tym roku. Dzisiaj odsłanialiśmy tablicę, która wszystkim pokazuje, że taka nazwa jest tego placu. Henryk Baranowski to osoba bardzo mocno związana z Gdynią. To osoba, której obrazy, muszę powiedzieć uczciwie, bardzo, bardzo lubię. Wszyscy znamy jego te największe obrazy, gdzie malował morze, gdzie malował okręty, a malował również piękne akwarele, pejzaże. Bardzo lubił Kaszuby malować, czy inne miejsca, które zwiedzał, będąc komandorem w służbie marynarki wojennej poza granicami kraju. Bardzo cieszę się, że ten plac taką nazwę otrzymał.